Dzień dobry Państwu, w Agrosferze wita Janusz Suszyna. Proszę Państwa, człowiek ma w domu wielu pupilków, ma kota, ma psa, może mieć małpkę, może mieć papugę, ale niektórzy mają również gołębie. Gołębie pocztowe, gołębie ozdobne. Stąd też w dzisiejszym odcinku gościmy u Pana Szymona Żyły w Pielaszowie, gmina Wilczyce. Witaj Szymku. Tam. I Pan Szymon jest hodowcą gołębi, przede wszystkim ozdobnych, stąd też chcielibyśmy się zapoznać z gołębiami ozdobnymi, a nuż ktoś by chciał zrobić sobie z niego pupilka i one mogą być całkiem, całkiem przyjazne i człowiekowi się też czasem nawet i odwdzięczyć, tak? Bywa i tak. W związku z tym, Szymon, skąd Twoje zainteresowanie gołębiami? Gołębie hoduję od małego dziecka. Jak to się mówi, że pewnie wyssałem to z mlekiem matki. Pierwszego gołąbka miałem w wieku 4 lat i tak to już pozostało do dzisiaj. Tylko, że kiedyś te gołąbki były inne, bardziej pocztowe, mniej rasowe. W tej chwili już to jest bardziej udoskonalone. W mojej hodowli w tej chwili jest około 300 sztuk ptaków. I no, myślę, że powiesz, że wyssane z mlekiem gołębia. A jak sądzisz, mamy gołębie ozdobne, jak tu mamy za nami, mamy gołębie pocztowe i jak sądzisz, czy gołąb ozdobny to pochodzi z hodowli przez człowieka, czy może wyjęty z natury, tak jak to z papugami jest? No niestety nie jest to wyjęte z natury. Wszystkie gołębie pochodzą z gołębia skalnego i w wyniku długoletniej hodowli, selekcji zostały te wszystkie rasy wyhodowane przez człowieka. Także w naturze takie gołębie nie żyje. Myślę, że ważne jest, chcąc mieć takie pupilka w domu, jakie warunki bytowania należy zapewnić, by ten pupilek dobrze się czuł? Każda rasa musi mieć odpowiednie warunki, w zależności do wielkości, do temperamentu, bo niektóre rasy są bardzo spokojne, niektóre z kolei są bardzo wojownicze. Także odpowiednie cele gniazdowe, dostęp do światła, jak również możliwość swobodnego wybiegu, czy to woliera, czy wolny oblot wokół gołębnika. A jaką trzeba sobie zapewnić bazę pokarmową dla gołębia, żeby on jadł to, co trzeba, to, co mu służy i to, żeby on ładnie wyglądał, ładnie się rozwijał, no i ładnie się rozmnażał? W dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo komponentów gotowych dla gołębi. I to jest dla różnych ras. Ja akurat robię sobie jedzenie sam dla gołąbków. No i właśnie. I co w jego składzie jest? No bo gotowy to mniej przyjemności jest, jeżeli wszystko jest gotowe, daje. Ale najważniejsze, jakby zrobił komponenty własne od podstaw. Co jest właśnie podstawą to pokarmowo? Podstawa to kukurydza, groch, pszenica. To jest w takich większych procentowo ilościach. Natomiast inne dodatki, takie jak wyka, rzepak, ryż, sorgo, to już procentowo mniej. A załóżmy, że chciałbym się zająć hodowlą gołębi. Jak byś mógł przedstawić cykl bytowania gołębia w ciągu roku, powiedzmy od jaja, od początku do wyhodowania dorosłego już osobnika? Najpierw zanim ta samiczka złoży jajko, przystępujemy do cyklu przed parowaniem jeszcze. To chodzi nam właśnie o te wszystkie zabiegi, żeby podawać jakieś tam leki przeciwko chorobom, przygotować te gołębie do lęgów. Później w okolicach, tam gdzieś koniec lutego, początek marca, łączymy to w pary. W moim przypadku w okresie jesienno-zimowym oddzielam samiczki od samczyków, tak żeby później łatwo było to wiosno połączyć. Młody po wykluciu z rodzicami jest jakieś około 6 tygodni. Przy czym trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie gołębie są zdolne wykarmić swoje młode, do czego potrzebne są mamki. Tak zwane gołębie, które zajmują się tylko odchowem cudzych pisków. Czy gołębie są generalnie wierne swojemu gnazdu, czy niekoniecznie? Raczej wierne. Gołębie nawet łączą się na całe życie w pary. Chociaż zdarzają się jakieś odstępstwa, ale raczej są wierne swojemu gniazdu. Z tym, że gołąb rasowy nie potrafi daleko wrócić do swojego gniazda, jak mamy przykład
z gębiami pocztowymi, które wywożone są na setki kilometrów i one potrafią wracać do swojego gniazda, do swojego gołębnika. Mhm. A gdyby sobie przywłaszczył gołębia właśnie ozdobnego, jaki czas musi minąć, żeby on zechciał się u mnie zadomowić, a nie chciał wrócić do ciebie? Nie ma takiego okresu, po prostu gołębie rasowe, z reguły one nie odlatują, jeżeli tam się gdzieś z kimś wymieni, odsprzeda, one zostają u tego nowego właściciela. Czyli z ozdobnym to nie ma problemu, nie ma, raczej zostaje. Tak, nie problem ma tylko problemu. Jest z gołębiem pocztowym, który w zasadzie tam, gdzie się urodzi, to już się tam przyzwyczaja i trudno go później od tego miejsca odwieźć, bo nawet potrafi po kilku miesiącach wrócić do swojego miejsca, gdzie się wychował. Nie? Zdecydowanie tak, chociaż są przypadki, że gołąbki, które wracają z lotów, zostają nowego właściciela i nie mają ochoty odlecieć w swoje stare miejsce. Mhm. A jakie są najciekawsze rasy, twoim zdaniem, gołębi ozdobnych, które przyciągają uwagę lub no, są przedmiotem satysfakcji hodowcy? Powiedzmy twojej. Ja myślę, że każdy hodowca ma inne zainteresowania i może to jest bardzo dobrze, bo jeżeli by się nam wszystko podobało, wszystkim te same rasy, no to mielibyśmy jedno, dwie rasy, a tak to tych ras jest naprawdę setki. W moim przypadku taką najciekawszą rasą to garłacz pomorski, którego mamy tu właśnie za sobą z tyłu. Loczek jest bardzo ciekawą rasą. Turkot bucharski, King, od czego sama nazwa mówi, król. To jest potężny gołąb. Karier na przykład jest bardzo ciekawą rasą, bardzo wysoki, duży dziób. Przypominający kruka. Mhm. To teraz sobie przejdziemy, żeby sobie zobrazować, pokazać te rasy, które tutaj są. Zapraszam. Jesteśmy na wolierze gołębnika, gdzie mamy pierwsze rasy, które chce tu Szymon nam zaprezentować. I proszę, z czym mamy tu do czynienia? Tu akurat mamy z rasą garłacz pomorski. Charakterystyczną cechą tej rasy jest duże wole, które nabierają powietrze. Tu widzimy akurat gołąbki, które mają przycięte łapcie na sezon lęgowy z przyczyn, żeby jeżeli samiczka zniesie jajko, nie wyciągała, nie tłukły tych jajek, zanim hodowca zdąży to przełożyć pod mamki. W okresie jesiennym te łapcie odrastają. Te pióra, które widzimy, brak tych piór właściwie. Na przedniej części wola też wszystko to porośnie, bo te samczyki w okresie właśnie takim wiosennym prezentują się bardziej, napompują i dlatego to wszystko no, traci urok w tej chwili. Gołąb najbardziej się prezentuje w okresie jesiennym, to jest okres październik, listopad do stycznia, kiedy jest okres właśnie wystawowy. I wtedy możemy go w zasadzie podziwiać, bo jest wtedy w najbardziej, największej krasie, że tak zdecydowanie tak. I zobaczymy sobie może inne ciekawostki. I tu mamy inną rasę gołębi, jedne z najcięższych. I proszę, co to jest za rasa? Tu akurat mamy rasę King. Jak sama nazwa wskazuje, król. Pod względem wielkości, ciężkości jest to jedna z największych ras gołębi. W tej chwili te gołąbki są tak udoskonalane, że są coraz krótsze, coraz, można powiedzieć, bardziej smuklejszą sylwetkę, postawę mają. No jak każdy hodowca dąży się do doskonałości w każdej rasie. Jaką masę osiągają te gołębie? Przeciętnie taki gołąbek ma kilogram, kilo 10. Tu natomiast mamy takiego gołębia wyjątkowego, który ma kilo 50. Tu akurat jesteśmy przy kolejnej rasie. To jest turkot bucharski. Ale jak widać, też na sezon lęgowy mają gołąbki poprzycinane łapcie oraz rozetki nad dziobami. On w pełnej krasie ma po prostu zarośnięty cały dziobek, także oczu dzioba nie widać w ogóle. I w sezonie lęgowym tak samo przycinam to, żeby miały łatwiej się rozmnażać. Oprócz tego gołąb ten wydaje taki charakterystyczny dźwięk zwany turkotaniem. Tu akurat jesteśmy przy rasie karier i niemiecki wystawowy. Rasa karier charakteryzuje się bardzo grubym, długim dziobem, wysokie nogi, bardzo długa szyja, tak jak możemy właśnie to zobaczyć na gołębniku. Gołąbka młodego,
tegoroczny, nawet dwie sztuki w bardzo pięknym wydaniu, tak jak widać właśnie biały i czarny. A czy w tej rasie pojawiają się odmiany łaciate? Tak, jak krasy najbardziej. Krasy mieszane? Tak, pojawiają się. Tu akurat mamy dwa gołąbki rasy perukarz. Jak widać, tu charakterystyczną cechą jest tak zwana grzywa okalająca głowę, cały tył, plec. I jak widzimy, tu jest, mamy gołąbka w kolorze almond i czerwony. A na czym polega rola gołębia mamki? Akurat tu jesteśmy w głębniku mamek. Rola mamki polega od wysiadzenia jaja, oczywiście nie swojego, tylko innej rasy, do wykarmienia takiego młodego, do stanu już, jeżeli jest, jak będzie już samodzielny. I w tym okresie odkładamy go do osobnego głębnika, jeżeli taki posiadamy. A gdzie możemy nabyć gołębie, którymi moglibyśmy cieszyć z poszczególnych ewentualnie ras? Moim zdaniem takie gołąbki najlepiej nabywać od sprawdzonych hodowców. Nie na targu, bo tam można kupić różne chore gołębie, a od sprawdzonych hodowców, którzy wystawiają na wystawach, są już sprawdzeni. Polecam kupno od takich właśnie ludzi jak najbardziej. Chociaż hodowla gołębi nie jest łatwa, jakby się to wydawało, ponieważ w czasach dzisiejszych gnębią te gołębie tak samo choroby różne. Także no, wszystko musi być, profilaktyka, lekarstwo. Właśnie, zalecenia dla przyszłych hodowców ewentualnie. Ja bym chciał hodować gołębie i czego mam się wystrzegać, a czego przestrzegać koniecznie? Na pewno przestrzegać higieny w tych głębnikach, żeby zawsze miały dostęp do świeżej wody. Wentylacja w głębnikach odpowiednia, nasłonecznienie. No tak jak mówię, przynajmniej 2-3 razy hodowca w głębniku musi być. Nie da się tego odłożyć. 2-3 razy dziennie? 2-3 razy dziennie. Czy na tydzień? Przynajmniej 2-3 razy dziennie. Mówisz, że raczej nabywać od hodowców. Czy rozumiesz, że chyba jest obawa, że jeżeli nabywamy gołębia młodszego, no to w młodszym wieku niektóre gołębie są do siebie po prostu podobne rasy i czasem można błędnego wybrać, błędną rasę, tak? O to by chyba chodziło. I żeby u hodowcy zobaczyć od razu, jak dorosła postać tego gołębia faktycznie wygląda, nie? Bo gołąb jednak się zmienia z wiekiem, jakieś drobne zmiany pewnie są. Zdecydowanie tak, chociaż doświadczeni hodowcy, oni od razu widzą, co jest, jeżeli to jest młody gołąb, i to już można sobie go wyobrazić. Mówiąc tak szczerze, patrząc oczami wyobraźni. No wybacz, ale nie nazywaj mnie od razu wytrawnym, doskonałym hodowcą. Ja chcę dopiero sobie pierwszego nabyć gołębia, nie? Także traktuj mnie jako takiego, kogoś, kto jest laikiem, nie? Także dla laika gołąb, a gołąb to jest jedno i to samo. I w młodym wieku, to tak mówię, chyba gołębie mogą być takie same. Tak jest. Lepiej jednak sobie przyjrzeć się, jak wygląda rasa w osobnikach dorosłych. Także to chyba lepiej dla laika przyjrzeć się tym dorosłym osobnikom. Tak jest, zgadzam się w zupełności z panem. No. No i czy u ciebie można też nabyć gołębie tych ras, o których tutaj mówiliśmy? Jak najbardziej, w okresie od sierpnia, już takie młode nadwyżki hodowlane, jak najbardziej można. No myślę, że świetnym podsumowaniem dzisiejszego wizyty u naszego hodowcy no są trofea, które zdobył i które z tych trofeów, które zdobyłeś, najbardziej satysfakcjonuje i za co je zdobywałeś? Zdecydowanie zawsze ten pierwszy puchar najbardziej cieszy. Tu to widzimy te puchary, to na przykład mamy tutaj pierwszy mistrz Polski w rasie turkotwoklandzki. Tu kolejny, po kolei może weźmiemy. Wyróżniony w rasie garłacz pomorski, krajowa wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego Kielce. Na pewno to cieszy najbardziej. Zająłem pierwsze miejsce
na wystawie w Ostrowcu ze wszystkich hodowców, bo to był konkurs indywidualny. Akurat mnie udało się go wygrać. Czy uzyskiwane laury pomagają w jakimś wskrzeszeniu zainteresowania i jakie jest zainteresowanie klientów ewentualnie gołębiami ozdobnymi? Zdecydowanie, jeżeli ktoś chce nabyć nowy materiał hodowlany, chce kupić od najlepszych. I na takiej wystawie na przykład krajowej lub prestiżowej, lokalnej, większość hodowców kupuje akurat gołąbki od hodowców, którzy zajmują jakieś wysokie lokaty. Czy dane osobniki ma jakiś certyfikat, czy może jakąś homologację, czy coś, czym można się dokumentować, że to jest ten, a nie inny i to jest ten o tych cechach? Czy jakiś paszport, czy coś takiego? Każdy gołąb ma obrączkę rodową z numerem seryjnym, roku urodzenia i numer. Czy w jakiś sposób dokumentujesz pochodzenie gołębia i jego jak gdyby rodowód? Jak najbardziej. Prowadzę takie skoroszyty, zeszyty już od kilkunastu lat. I po prostu no bez tego można powiedzieć, że nie dałbym sobie rady. Po prostu bym nie spamiętał tego wszystkiego. A czy to jest formuła twoja własna, czy może przyjęta przez związek, bo jak sądzę, jesteś w związku? Tak, jak najbardziej jestem w związku. To jest moja formuła. Nawet byłem 3 kadencje prezesem Związku Sandomierskiego. W tej chwili już zrezygnowałem. No to gratulujemy pasji i życzymy dalszego rozwijania, nierezygnowania. Gościliśmy w hodowli gołębia ozdobnego Szymon Żyła, Pielaszów, gmina Wilczyce. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Agrosfery. Do zobaczenia. Dziękuję.